Dzień dobry. Jest mi niezwykle miło, że mamy dzisiaj taką wspaniałą gościnę, bo z nami jest pani profesor Zalewska, która nie dość, że była prezeską Giełdy Papierów Wartościowych, to także członkinią zarządu NBP, a przede wszystkim jest osobą, która się niesamowicie zna na finansach. No i właśnie o tych finansach chcemy troszkę porozmawiać, bo ja się zastanawiam, co to w ogóle jest jako dziedzina finanse, czy to zawsze były finanse, nie zawsze? Moim zdaniem finanse były od zawsze, dlatego że od zawsze był pieniądz. A finanse to jest w zasadzie wszystko o pieniądzu, który rządził światem i będzie rządził światem. Co prawda szczęścia pieniądze nie dają, ale bardzo pomagają w realizacji marzeń, w realizacji celów i bez pieniędzy jest bardzo trudno. One dają komfort i tak naprawdę finanse to jest wszystko, co dotyczy pieniądza. Dobra, wiesz, strzelki jeśli powiedzonko, że jak chcesz wkurzyć ekonomistę, to spytaj go, czemu nie jest bogaty. To pytanie, czy z finansami jest inaczej? Czy ludzie, którzy się zajmują finansami, faktycznie mają lepsze rozumienie tych finansów, lepiej sobie z nimi radzą? Lepiej sobie radzą, na pewno sobie lepiej radzą, bo rozumieją te mechanizmy, rozumieją, gdzie warto inwestować, kiedy warto inwestować, jak brać kredyt, jak go spłacać, co się dzieje na przykład w czasach niepokojów, że jest to w miarę, powiedziałabym, standardowe, że jak jest niespokojnie, że jak na przykład ostatnio wybuchła wojna za naszą granicą, to ceny złota wzrosły, że na przykład ludzie wtedy poszukiwali gotówki. To wszystko jest takie standardowe i warto wiedzieć, bo to pomaga zarządzać swoimi finansami osobistymi gospodarstwa domowego, ale także jest przydatne w każdej organizacji, niezależnie jaką działalność prowadzi. Dobra, ale to co mówisz, jeśli dobrze to rozumiem, to że każdemu człowiekowi potrzebna jest wiedza z finansów. Ja to w pełni rozumiem. Jak ktoś idzie, bierze kredyt, tak umiejętność policzenia procentu składu danego, to jest faktycznie no jakby coś zupełnie bazowego, czego faktycznie w szkole nie uczymy za bardzo. I to ta wiedza bazowa z finansów jest potrzebna. Ale chciałbym Ciebie pociągnąć troszkę za język, dlaczego w ogóle warto by studiować finanse, bo wyobrażam sobie, że taki commitment parę lat nauki tylko po to, żeby sobie lepiej radzić w życiu, to już jest dużo. Raczej finanse studiują osoby, które chcą zawodowo się tym zajmować. Bo jest to bardzo interesujące, bo jest to fascynujące, powiem na własnym doświadczeniu, dlatego że finanse studiowałam, finansami się zajmuję już dosyć długo i wciąż sprawia mi to frajdę, dlatego że można odkrywać właśnie różnego rodzaju zależności, że nic nie dzieje się przez przypadek, że coś z czegoś wynika, to że kurs na przykład polskiego złotego w stosunku do euro kształtuje się tak, a nie inaczej, albo że warto w tym momencie popatrzeć, co się dzieje na giełdzie. To wszystko jest taki system naczyń połączonych i tego, że rzeczywiście nie nauczymy się ani w szkole podstawowej, ani w liceum, no bo temu nie poświęca się tam aż tyle uwagi. Są tylko podstawy przedsiębiorczości dotychczas, a teraz nowy przedmiot będzie biznes i zarządzanie i nie ma na to wszystko miejsca. A ponadto warto studiować finanse, bo można znaleźć zatrudnienie później po takich studiach dosłownie wszędzie. To właśnie o to cię zapytam. Gdzie można pracować? Tylko na przykład w banku, nie tylko na giełdzie, nie tylko w funduszu inwestycyjnym, nie tylko w funduszu emerytalnym, czyli nie tylko instytucje rynku finansowego, ale także w zasadzie każde przedsiębiorstwo, bo tam są finanse, bo tam się to wszystko księguje, bo tam się zarządza bardzo często ogromnymi środkami finansowymi, ale też pamiętajmy, że mamy nowoczesne technologie i też nowoczesne technologie wchodzą w ten świat finansów, no w takim tempie, powiedziałabym, błyskawicznym, fintechy chociażby, te wszystkie platformy, często nawet nie wiemy, że z nich korzystamy przy systemach płatności, płacąc, wymieniając walutę. To wszystko właśnie jest związane z finansami. Super, że jakby to bardzo mi rozjaśniłeś, że jeżeli się skończy finanse, to nie jest tylko, że ja muszę być finansistą w banku, tak? Tylko, że mogę także pracować de facto w dowolnym przedsiębiorstwie, no odpowiedniej wielkości rzecz jasna, no bo jakby nie każdy sklepik będzie miał kogoś od finansów, ale już przy pewnej skali działalności to zarządzanie finansami będzie niezbędne. To jaka jest liczba, powiedzmy, osób zajmujących się finansami w Polsce? Czy to jest coś, co wiemy? Ile to może być?
Znaczy, jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałeś, nawet w tym sklepiku, czy w drobnej jednoosobowej działalności. Z reguły osoby, które ją prowadzą, są świetne w danym obszarze, chociażby prowadząc salon fryzjerski, czy prowadząc ten sklepik, ale z reguły nie znają się aż tak na finansach i też potrzebują wsparcia i są też specjalne firmy, w których też można znaleźć zatrudnienie i rozlicza się finansowo w zasadzie osoby, które prowadzą tą działalność, czyli tam też są potrzebne te finanse. Mój stereotyp taki jest, że no ludzie, którzy pracują w finansach, też nieźle zarabiają. Czy to jest prawda, czy to jest zupełnie niezwiązane z rzeczywistością? Przez grzeczność nie zaprzeczę. Tak, ludzie w finansach zarabiają dobrze. Zarabiają z reguły ponad przeciętną krajową. Ja miałam takie szczęście, że wchodziłam na ten rynek finansowy w momencie takiego przełomu wejścia w gospodarkę rynkową, to nas tak można powiedzieć brali od razu, ale teraz uważam, że też jest bardzo dobry moment i będzie bardzo dobry moment na wchodzenie na rynek właśnie finansowy, do banków, nawet może nie do tych klasycznych banków, ale one też zostaną, bo jak ja studiowałam, to mówiono, że banki nie przetrwają. No i minęło trochę lat i dalej funkcjonują i jestem przekonana, że one przetrwają, będą trochę inaczej wyglądały niż dzisiejsze, będą jeszcze bardziej nowoczesnymi instytucjami, ale tam cały czas te osoby będą potrzebne do zatrudnienia i jestem przekonana, że miejsce się znajdzie. Super ciekawe powiedziałaś, tak? Świetnie płatne. Gdzie jest haczyk? Jakby, kto nie powinien się zajmować finansami, nie powinien studiować finansów? Chyba ktoś, kto jest tak bardziej humanistycznie nastawiony, to znaczy nie lubi, kiedyś by ktoś powiedział matematyki, ale ja nie chcę powiedzieć, że finanse to matematyka, nie. To jest i nawet nie ma tam dzisiaj potrzeby takiego liczenia, bo przecież mamy komputery, mamy różnego rodzaju systemy wspomagające. Finanse wymagają myślenia. Ktoś, kto nie lubi zarządzać, ktoś, kto nie lubi podejmować decyzji, no to może rzeczywiście finanse nie są dla niego. Zresztą nie każdy musi być finansistą, nie każdy musi robić to samo, co inni. Ta różnorodność też jest potrzebna. No nie, to jest jasne, ale powiem tak, jak ja byłem w liceum, myślałem sobie o finansach, sobie wyobrażałem, to jest siedzenie w Excelu, klikanie w cyferki, ale z tego, co mówisz, to jest bardziej właśnie praca koncepcyjna, to jest umiejętność szukania, dobrze kombinuję? Tak, tylko to też jeszcze zależy, w którym momencie jesteśmy, a może w którym miejscu, chociażby w banku jesteśmy, bo bank to jest bardzo złożona struktura i mamy tak zwany front office, gdzie cały czas mamy nastawienie na klienta, na sprzedanie mu tego produktu. Dzisiaj bardzo często poprzez media społecznościowe, ale przecież ktoś musi określić, jak przez te media społecznościowe dotrzeć do tego klienta, jaki zrobić podcast, jaką zrobić reklamę, jaki przekaz zastosować. Ktoś musi wymyśleć też te produkty, które będziemy sprzedawali. Jaka lokata, jaki produkt inwestycyjny, jakie na przykład takie pakiety dbania o naszą przyszłą emeryturę. To jest teraz na czasie. Młodzi ludzie o tym oczywiście jeszcze nie myślą, bo wszystko przed nimi. To oczywiste, ale tutaj ta praca koncepcyjna też jest potrzebna. To myślenie. Działalność na rynku finansowym zawsze wiąże się z ryzykiem. To jest nieodłączne. Można bardzo, bardzo, bardzo dużo zarobić, ale też nietrafnie inwestując można stracić. I tutaj potrzebne jest właśnie to myślenie, potrzebny jest człowiek, który to wszystko ogarnie. No też jest takie normalne zarządzanie jak w każdej innej instytucji. Czyli trzeba zarządzać ludźmi, trzeba zarządzać bezpieczeństwem. Na rynkach finansowych też są poszukiwane są osoby, które łączą zainteresowania finansami, ale także z bezpieczeństwem, z nowymi technologiami, z cyberbezpieczeństwem, bo przecież to jest dzisiaj coś bardzo istotnego. Bardzo wielu studentów kierunków finansowych studiuje jednocześnie na prawie, bo finanse to taka szeroka, nazwijmy, i powiązana z innymi obszarami dziedzina. Ale wspomniałem się o tych nowych technologiach i to jest
jak wiesz doskonale, także obszar, którym się sam bardzo ciekawię. Rzeczywiście była parę lat temu taka narracja, że no skoro mamy już te blockchainy, mamy tutaj różnego rodzaju innowacje, to pewnie banki pójdą w niebo. To oczywiście nic z tego nie wyszło, odwrotnie. Banki raczej przejęły, dokonały pewnej apropriacji tej technologii po to, żeby wykorzystywać je na swoje potrzeby. No i pewnie bardzo dobrze, bo trudno o dobrą rewolucję technologiczną, która wszystkie instytucje istniejące wywraca. Ale jest pytanie, czy te kolejne innowacje technologiczne, mam to na myśli w szczególności chociażby sztuczną inteligencję, czy one twoim zdaniem będą prowadziły do zmniejszenia liczby osób pracujących w finansach, czy zwiększenia, czy raczej nie będą miały na nie wpływu? Będą prowadziły do zmniejszenia liczby placówek, już to się dzieje, będą dążyły do zmniejszenia chociażby liczby bankomatów, będą zmieniały strukturę zatrudnienia, czyli będą poszukiwały w innych miejscach ludzi do pracy w bankowości. Mniej będzie takich osób, które właśnie w oddziale będą obsługiwały klienta, będą siedziały, miały ten bezpośredni kontakt. Tym bardziej, że młodzi ludzie, ci, którzy nas pewnie teraz słuchają, oni już nie potrzebują tego fizycznego kontaktu, tak jak bardziej dojrzała część społeczeństwa. Natomiast ktoś cały czas będzie musiał te produkty dla tych także młodych klientów tworzyć. Ktoś będzie musiał tym zarządzać, czyli może tak ten trochę pracownik bankowy będzie schowany, nie będzie aż tak widoczny, co nie znaczy, że nie będzie istotny. Okej, to mi bardzo rozjaśniło. Powiedz mi tego, co powinna zrobić osoba, która wyobraźmy sobie, że ma w perspektywie, nie wiem, za 2-3 lata będzie podejmowała studia, wybór studia. Co powinna zrobić, żeby w tych finansach się sprawdzić, żeby się w ogóle dostać, bo rozumiem, że to jest, skoro to jest ciekawe, skoro to jest dobrze płatne, to wyobrażam sobie, że nie każdy się dostanie na takie studia od ręki, tylko trzeba się postarać. No z tego co wiem, to rzeczywiście jest więcej niż jedna osoba na miejsce, aczkolwiek no, dosyć szeroka jest też oferta na rynku różnych uczelni. Na jedne się jest łatwiej dostać, na drugie trochę trudniej jest się dostać. No przede wszystkim polecałabym dbanie o jak najlepsze wyniki tych przedmiotów, które są brane pod uwagę później przy dostaniu się na studia. Interesowanie się tymi finansami. Na początku to jest naturalne, nie wszystko będzie od razu zrozumiałe być może, ale ten moment, i obiecuję wam, kiedy zaczniemy kojarzyć, że jedno wynika z drugiego, to wtedy to zaczyna wciągać. Jest też olimpiada, różne olimpiady sprawdzające tą wiedzę. Są różne portale też przecież takie ekonomiczne, które pomagają zdobywać tą wiedzę. Czyli przede wszystkim się interesować i mieć wyznaczony cel i dążyć do tego celu. No dobra, tak z praktycznego punktu widzenia. No rozumiem, okej, matematykę trzeba zadbać. Na pewno język angielski też trzeba mieć opanowany. Język angielski jest językiem międzynarodowym w finansach, to nie ulega wątpliwości. Z reguły no, są wymagane albo geografia, albo historia do zdawania, ale na przykład na uczelni, na której ja pracuję, dodatkowo obok tej, nazwijmy, punktacji z matury jest tak zwany test o przedsiębiorczości, czyli zwrócić uwagę przede wszystkim na przedsiębiorczość, na te zagadnienia, które są, no teraz jak mówię, nowy przedmiot, biznes i zarządzanie, ale znam tą podstawę programową i tam też jest sporo miejsca poświęcone na te kwestie finansów, więc głębiej trochę interesować się niż tylko to, co jest wymagane w szkole. No tak, żeby po prostu być troszkę dalej niż pozostali. A powiedz, jest na przykład, ma to w ogóle sens, żeby interesować się takimi wirtualnymi grami obrazującymi grę na giełdzie, ale oczywiście bez inwestowania prawdziwych pieniędzy, tylko właśnie na zasadzie gry wirtualnymi tokenami, czy to jest raczej troszkę zbyt zaawansowany temat dla osób, które są w liceum? Nie, ja myślę, że warto spróbować. Warto spróbować, żeby poczuć, kiedy się zarabia, a kiedy się traci. A jak się traci, to zacząć się zastanawiać. Łatwiej jest na wirtualnych inwestycjach niż jak się traci własne. Zastanawiać się dlaczego i wyciągać te wnioski, czyli poprzez taką praktykę jak najbardziej poznawajmy finanse, gry, rebusy, krzyżówki najróżniejsze.
bardzo dużo instytucji zresztą takich publicznych czy takich, które mają w swojej misji edukację, takie oferty przedstawia. Narodowy Bank Polski ma taką specjalną zakładkę, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W zasadzie każda z tych instytucji w różnym zakresie w to wchodzi. Są też fundacje na rynku, które pomagają młodym ludziom, którzy są zainteresowani tą tematyką. Ja myślę, że przez takie praktyczne dotknięcie finansów to jest bardzo dobra droga, bo jeśli próbujemy tylko coś nauczyć się na pamięć bez zrozumienia, to możemy szybko się do tego zrazić zupełnie niepotrzebnie. No dobra, to pytanie, które tak mi się od razu też nasuwa, czy masz jakąś radę taką, o której ktoś by nie pomyślał? Powiedzmy, ktoś się chce zajmować finansami, tak wie, że to jest dla niego czy dla niej, ale radę, której raczej by sam nie wpadł, co powinien zrobić? No jeszcze mając powiedzmy perspektywę roku, dwóch. Że sam by nie wpadł. Ja wierzę w kreatywność młodych ludzi. To inaczej sformułuję pytanie. Natomiast chyba życie pokazuje, jak rozmawiam, niezależnie już od tego, ile kto ma lat, że taka, to może mało zachęcająco zabrzmi, więc aż się zastanowiłam, ale taka praca i dążenie do wyznaczonego celu, ciekawość świata, to jest chyba sukces, bo jak my nieraz sobie mówimy wśród koleżeństwa, że te takie fajerwerki, igrzyska to są od czasu do czasu i tym fajerwerkiem będzie to, jak się dostaniecie na te studia, czego wam życzę, jak będziecie osiągali te sukcesy, ale gdzieś po drodze trzeba tam trochę tak systematycznie popracować nad tym właśnie, żeby ten sukces osiągnąć. Dobra, to inaczej to ujmę, może właśnie zadam inne troszkę pytanie. Co ciebie zaskoczyło w studiowaniu finansów czy zajmowaniu się finansami, czego byś nie pomyślała wcześniej, a było takie nietypowe? Co myślałaś, o kurczę, faktycznie? Znaczy ja studiowałam w bardzo specyficznym czasie, bo to jeszcze zaczynałam, gdy mieliśmy socjalizm. Uczyłam się ekonomii socjalizmu, planowania do dnia dzisiejszego. Pamiętam, że trzeba zaplanować więcej niż jest potrzeba. To te czasy, nazwijmy, przeszłe. A później weszłam w ten system gospodarki rynkowej, gdzie się wszyscy wszystkiego uczyliśmy. Ale jak zaczynałam, to naprawdę nie zdawałam sobie sprawy, że te finanse mają tak duże zastosowanie każdego dnia, w zasadzie na każdym etapie mojego życia. Studia mi to uświadomiły. No to myślę, że to jest w ogóle ciekawa obserwacja, niezależnie od dyskusji o studiowaniu, nie studiowaniu. I mam podobną obserwację, że ludzie nie zauważają, że nawet mikrodecyzje finansowe mogą wpływać na bardzo długofalowo na ich sukces, brak sukcesu lub właśnie na to, jak to się realizuje. To też ciekawe, że z badań socjologicznych wiemy, że ludzie właściwie nie zwracają do końca uwagi na te czynniki finansowe, które później na ich życie bardzo rzutują. Także też tu jest dużo pole do popisu z wiedzy o finansach, której ludzie nie mają często. Nie zwracają uwagi, dopóki nie mają z tym problemu. Bo przecież wiemy chociażby w Polsce, tak zwane kredyty frankowe, nadmierne zadłużenie, wcześniej tam polisolokaty. Wiele osób miało z tym, czy nawet ma do dnia dzisiejszego wyzwanie. Część osób sobie nie zdawała sprawy z tego, że kurs złotego w stosunku do franka może się zmienić, a dla finansisty jest to normalne, że kursy walutowe się zmieniają. Ja jestem pewna, że one się będą zmieniały. Trudno jest oczywiście nieraz przewidzieć, w jakim kierunku to się zmieni. Tak samo, że stopy procentowe wzrosły. Dużą część społeczeństwa to zaskoczyło, nas finansistów, ekonomistów. Nie powinno to zaskakiwać. Więc jest taka pewna przewaga nad ogółem społeczeństwa, właśnie wynikająca z wiedzy, którą posiadamy, którą się nabywa między innymi podczas studiów, a później w praktyce. I bardzo bym też zachęcała, żeby studenci już później, jak będą studiowali na polskich uczelniach, byli otwarci na to, żeby zobaczyć, jak to wygląda też gdzie indziej, żeby byli otwarci chociażby na różne
różnego rodzaju wymianę studencką w zakresie finansów i żeby pamiętali, że my jako Polacy w ogóle nie powinniśmy wstydzić się, jeśli by to komuś na myśl przyszło, bankowości finansów, bo my jesteśmy hop do przodu w stosunku do niektórych innych państw. Skandynawia jest takim, nazwijmy, obszarem, regionem, który z punktu widzenia tych nowoczesnych technologii jest bardzo rozwinięta, ale można powiedzieć, że my dorównujemy w stosunku do takich państw jak na przykład Niemcy, Francja czy południe Europy. My mamy naprawdę bardzo rozwinięte finanse, rozwinięte rynki finansowe i mogliby się nawet od nas dużo nauczyć. No właśnie, jak spojrzymy na Niemcy, przecież tam adopcja kart, nawet kart płatniczych jest niższa niż w Polsce. Płatności telefoniczne, zbliżeniowe, znowu ludzie przyjęli w Polsce. Gotówka, nie zawsze takie, nazwijmy, natychmiastowe księgowanie naszych operacji na rachunku bankowym, co u nas to praktycznie jest mrugnięcie palcem i już mamy informację, że na przykład z naszego rachunku zeszło tyle i tyle, bo dokonaliśmy takiej płatności. To wcale nie musi być takie oczywiste w innych krajach i nie mówię o krajach afrykańskich czy mniej rozwiniętych. Zresztą w krajach afrykańskich też często się wprowadza te nowe technologie szybciej niż w innych krajach, bo jak gdyby oni nadrabiając wchodzą już w te bardziej zaawansowane możliwości płatności, czyli omijają pewne etapy rozwoju. Powiedziałeś o bardzo ciekawym fenomenie, to nie wszyscy może z naszych słuchaczy i słuchaczek wiedzą, że jest coś takiego jak leapfrogging, czyli właśnie przeskakiwanie pewnego etapu rozwoju, co w przypadku akurat płatności smartfonami w Afryce jest bardzo widoczne, że ludzie tam ze względu na niedobór, pewien niedowład instytucjonalny, brak systemu bankowości tradycyjnej, są w stanie zastąpić te pewne funkcje przez to, że mają bardzo rozwinięte funkcje finansowe zawarte w smartfonach. I powiem Ci, że paradoksalnie z mojego doświadczenia osobistego, oczywiście ja nie jestem finansistą, ale jak obserwuję te usługi, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Japonii, to jestem naprawdę bardzo dumny z tego, jak daleko to się w Polsce rozwinęło, bo w Stanach nawet zrobienie głupiego przelewu bankowego to jest już droga przez mękę, bo zwyczajnie tam się chętniej płaci czekiem, co powoli się zmienia, teraz są czeki elektroniczne, ale nadal to jest troszeczkę dwudziestowieczna technologia, która u nas jest rozwiązana bardzo, bardzo w sposób znacznie bardziej zaawansowany i dużo lepiej. Chociaż to już wrzucę taką malutką łyżeczkę dziegciu do tego polskiego systemu finansowego. To, że w Polsce na przykład bardzo mało instytucji oferuje chociażby możliwości inwestowania w ETF-y, to jest coś, co mnie zaskakuje, bo wydaje mi się, że ludzie no, mają pewne potrzeby zabezpieczania się także w ten sposób właśnie na przyszłość myślenia długofalowego. Z tego, co kojarzę, znowu, że nie jestem specjalistą, wiem, że Revolut troszkę wchodzi, ale to jest fintech, to jest nie do końca tradycyjny bank, no Ion, ale to belgijski bank. A w Polsce troszkę ta skłonność do innowacji finansowej wydaje mi się, że dryfuje w kierunku innowacji marketingowej. Ale znowu, potrzebujemy tego młodego pokolenia, tych młodych, nowych ludzi, którzy przyjdą ze świeżymi ideami, z pomysłami, żeby to jeszcze bardziej ruszyć do przodu. My jesteśmy jako społeczeństwo co do inwestowania wciąż dosyć tradycyjni. Tak jak gdy wybieramy, gdzie ulokujemy te środki, depozyt, rynek kapitałowy. Wciąż w Polsce bardzo dużo osób trzyma swoje oszczędności w banku na depozycie, czyli taki klasyczny instrument. Może to też wynika z tego, że wciąż, pomimo że już trochę czasu upłynęło, ten rynek kapitałowy jest młody. Jedni zarobili, inni stracili i takie pewne obawy są, ale właśnie potrzeba jest dalszego rozwoju i teraz obserwuję wśród banków, wśród instytucji rynku kapitałowego taką zmianę podejścia do klienta. Właśnie nie tak, że tylko sprzedać jeden produkt, tylko próbować jak gdyby pomagać klientowi i razem z nim zarządzać tymi środkami w okresie długoterminowym, tak żebyśmy budowali te swoje oszczędności na to, żeby czynić większe inwestycje, czy zakup mieszkania, czy zakup domu, czy później na tą emeryturę. Tu też się sporo zmienia, aczkolwiek no właśnie po to są potrzebni nam ludzie na rynku finansowym, nowi, otwarci, z nowymi pomysłami. Czekamy. Słuchaj, wszystko co mówisz jest bardzo poważne i super fajnie brzmi, ale chciałem tak już pod koniec naszej rozmowy spytać Cię jakieś coś weselszego. Czy masz jakąś anegdotę, czy coś żartobliwego, coś zabawnego, co się z finansami wiąże, co Ci się może skojarzyć?
Z finansami? Nie, no my w finansach to jesteśmy tacy poważni. My tak wszystko, że tak powiem, podchodzimy pragmatycznie. My patrzymy, gdzie tu jest ryzyko, ale nie patrzymy na to ryzyko. Ojejku, jest ryzyko, będzie problem. Nie, jest ryzyko. Jest fajnie, można zarobić na tym ryzyku. A anegdot to wiele można wspomnieć takich jeszcze z wcześniejszego wdrażania bankowości, chociażby takie historie krążyły po rynku. Wiadomo, że jak kredyt jest udzielany jakiemuś przedsiębiorstwu, to powinien być zabezpieczony. No i pod to zabezpieczenie trzeba coś wziąć, więc na przykład jeden bank sobie wziął taki żuraw wielki stoczniowy, taki kilka ton, przyszło do realizacji zabezpieczenia, bo kredyt nie był spłacany. No i wszyscy się śmieli, no i co wy teraz z tym żurawiem zrobicie? Postawicie przed centralą banku z hasłem, oto jest nietrafione inwestowanie. Ale to też były takie początki bankowości, więc uczyli się, można powiedzieć, wszyscy zastanawiali się na przykład, bo było zabezpieczenie na groszku zamrożonym w magazynie. No i analityk bankowy zastanawiał się i słusznie się zastanawiał, czy ten groszek jest jeszcze naturalnie zielony, czy on już zzieleniał i nie nadaje się do spożycia, bo jak się nie nadaje do spożycia i zzieleniał, no to nie powinien być jako zabezpieczenie kredytu, więc widzicie, jak tu wiele jest aspektów i trzeba nawet wiedzieć, że groszek w magazynie może zzielenieć. To faktycznie zabawna historia. Dobra, ostatnie pytanie. Czy osobie bliskiej z rodziny poleciłabyś studiowanie finansów? Tak. Ja bym tylko to poleciła i nawet powiem, że próbuję nieraz młode pokolenie odwieść od innych obszarów studiowania, zwłaszcza jak widzę, że mają takie określone cele w życiu i chęć zapewnienia sobie w miarę komfortowego życia na określonym poziomie. Nie mówię o żadnym bogactwie. Mówię tak, to idźcie pracować w finansach. One wam pomogą w realizacji tych waszych celów. Ktoś powie, ale cele materialne, pieniądze szczęścia nie dają. No oczywiście, że nie dają, ale ułatwiają życie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. Naszą gościnią była pani profesor Zaleska. Serdecznie zapraszamy na kolejne odcinki o innych dyscyplinach nauki.